Cześć, tu Kamil. Dzisiaj pokażę Wam podstawowe zależności systemu dziesiętnego. Do naszych zajęć będziemy potrzebowali dwóch rodzajów klocków, kart od 1 do 20 oraz naszych dłoni. Rozpoczniemy od liczenia do 20. Będę do tego potrzebował dodatkowej pary rąk. Zaczynamy liczenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gdy mamy już całą dziesiątkę, mogę dalej kontynuować. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A teraz rozłóżmy nasze karty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zwróćmy uwagę na to, aby 11 znalazła się pod 1, 12 pod 2, 13 pod 3 i tak aż do 20. Zostawmy sobie pomiędzy kartami trochę miejsca, aby zmieściły nam się tutaj klocki. No to zaczynamy. 1 podpiszemy klockiem z 1 dziurką. 2 z 2. 3 z 3. Do 10 myślę, że nie powinno to stanowić problemu. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Do budowy kolejnych liczb będziemy potrzebowali dwóch klocków. Kolejna 11. Będzie to, tak jak liczyliśmy na palcach, 10 i 1. 12 ułożymy za pomocą dziesiątki i dwójki. 13 będzie to 10 i 3. I tak kontynuujemy aż do 20. Piętnaście, 16, 17, 18, 19 i 20. Warto zauważyć, że jak sama nazwa nam podpowiada, liczba 20 to 0,2. Jak widać, przy tak ułożonych klockach, liczba jedności w każdej z kolumn jest taka sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Gdybyśmy układali kolejne dziesiątki, prawidłowość ta by się powtarzała w każdej z nich. A teraz pokażemy wybraną liczbę na palcach. Niech będzie to 16. Będziemy musieli współpracować. Ja pokazuję dziesiątkę, a dziecko musi pokazać brakujące palce, czyli 6. Tak samo na przykład z 18. Ja pokazuję 10, a nasza pociecha 8. A teraz zabawimy się w szacowanie. Jeden z zawodników zbiera jak największą garść klocków. Kładziemy je przed sobą, a następnie bez przeliczania próbujemy oszacować, jaka jest ich liczba. Ja mówię, że będzie to 12, a mój przeciwnik 16. Przeliczmy. Układamy nasze klocki w wieżę. Dzieciakom idzie to znacznie szybciej niż mi. No to sprawdzamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udało mi się odgadnąć dokładną liczbę klocków. Zdobywam punkt. Aby przyspieszyć liczenie, przygotowałem sobie wcześniej wieżę z 10 klocków. Przykładam ją teraz do mojej konstrukcji i liczymy. 10, 11, 12. Jest to znacznie szybszy sposób. Dziękuję Wam za wspólną zabawę. Zapraszam do kolejnych odcinków oraz na Facebooka i Instagrama. Ucz się z domu. Do zobaczenia!